Dzień dobry, kochani, mija nowy dzień dobry, poranek jest. Jest, jak ciepło. Jest, rzeźko, tak? Ciepło jest. Jest gorąco wręcz, o. Więc witamy was serdecznie w nowym odcinku. W dzisiejszym odcinku co zrobimy? Jeszcze tego nie wiemy, no, tyle w temacie. Gdzieś pójdziemy, pojedziemy, zobaczymy jak to będzie. No to do następnego razu. Mam ochotę na przygodę. Dzień dobry kochani, w dzisiejszym odcinku mamy rozkminkę, jak żyć. Jak żyć, co jeść, co pić. Tutaj kolega ma pomysł, żeby grać, żeby zarabiać na grach, tak? Nie. Nie? Nie masz takiej rozkwinki? W ogóle nie słuchasz mnie, dobra. To jeszcze raz, bo powiedz co widzą, zapamiętamy, czy ci się uda, za parę lat będziemy wiedzieć. Nie. Znaczy to był pomysł pan, więc się nie uda. Aha, na czyli pewno. Się nie uda ten pomysł. No dobrze, no to jak widzisz swoją przyszłość świetlaną? Boże, to jest tak nieciekawe. Nie nagrywaj tego, Mateuszu. To nie. Jest zupełnie nieinteresujące dla nich. No dobrze, to nie nagrywamy, znaczy będziemy to dalej nagrywać, pójdzie to w eter, żeby nie było, kurde, że nic nie myślimy, no oczywiście, że myślimy, że nie. Mamy tutaj ładny bez czerwony, znaczy fioletowy i jesteśmy tutaj właśnie, jesteśmy w Wytlinie, z górki Manhattan schodzimy, zrobimy sobie zakupy, a potem idziemy w góry, na Połoninę, o ile się uda. O ile nas nie zaatakuje deszcz, o ile co? Grat. O ile grat nas nie zaatakuje, o ile... Patrzcie jakie widoki, patrzcie kurczę, chcielibyście też tak, wiem o tym. No. Chciałabyś. No to za moment się widzimy. Nie spoko. Także kredytom mówimy nie. Zdecydowanie nie. Nie dokładnie. Przepadamy. Nie przepadamy za kredytami, bo są niedobre. Nie. Kredyt nie przychodzi na dzieci. Nie przychodzi? Nie wiem, tam się wydaje, że nie przychodzi na dzieci. No, ja mi się wydaje, no to, ale to zajmują całe mienie pewnie. Nie, możesz dostać spadek. Czyli nie, spadek z długiem możesz dostać, ale wiesz, z długiem, no. Możesz się go też równie dobrze zrzec, tak? No doskonale. Wesoło to jest wspaniałe. Zobaczcie, jakie piękne kwiatki, zobaczcie to. Jakie cudne, ja pierdzielę. To nie jest przepiękna opcja. Cudna. Wiesztady. No. Owocowe. Tam armatyzowane. Wieszczady. Kupujemy? Pijemy? Biegnę! O kurde, nie! Muszę się zatrzymać! Radar na mnie patrzy! Ojej, zrobił mi chyba zdjęcie już, ojej, muszę uciekać. Drodzy przyjaciele, idziemy tam. Tam jest łukowe berdo, ile wiem. A oto mój pomagier, który nosi zawsze za mną. Oddycham je. Siema, wodze, kowboje. Dzisiaj idziemy piechotą na Smerek. Tam idziemy, to jest Smerek. Smerek to jest... To jest ta góra, którą widzicie przed sobą, tam daleko. Ona ma pewnie z tysiąc ileś tam metrów. Mniej więcej w tym miejscu ta kamera, którą tutaj właśnie to filmuję, zrobiła zderzenie z ziemią. Jest trochę porysowana, ale chyba nie widać za bardzo na filmach. Także wam... I to było nagranie na żywo, więc podejrzewam, że może mogliście albo może zobaczycie to jeszcze kiedyś gdzieś w jakimś filmie. Dawno nie byłem w górach, znaczy nie chodziłem dawno, tak wiele lat. Zobaczymy jaka jest moja kondycja. Moja kondycja jest taka, że wczoraj Żyję? A? Żyję? Upadło, ale jeszcze żyję. To znaczy, że jest słaba kondycja. Więc... No, nawet szkiełka mi się perysowało. Niedobrze, drodzy Państwo. Wierzę, że to nie przeszkadza. Czekajcie. Także
Tam jest nasze przeznaczenie dzisiejszego dnia. Może się uda, a jak się nie uda, to zobaczycie za parę minut. Bieszczadzki Park Narodowy. Nie jest lekko. Naprawdę nie jest lekko. Świetne widoki. O, tak jest. Zobaczcie, jak romantycznie we dwójkę. No, klimacik. Naprawdę mamy klimacik. Jest hardcore. Jest kurna hardcore. Hardcore. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy na kancie. Jest to Przełęcz Orłowicza. Gdzie jesteśmy? Przełęcz Orłowicza. Z jednej strony tam, z drugiej strony tam. Na czworaka. I na czworaka. Nie słyszę cię. Także jesteśmy na Przełęczu Orłowicza, moi drodzy, jak już usłyszeliśmy w końcu. Tak wygląda ona. Piękna, romantyczna, bajkowa, skalista, forma przejściowa. Mniej więcej to tak wygląda, nie będziemy tutaj dalej chodzić. On nie umie rzuć gumy. Znaczy, nie, może i umie rzuć gumę, ale nie umie robić balona. Robi tylko w balona. Wszystkich innych. I kogo my tu mamy? Salamandry. Witaj, salamandro. Tak wygląda to salamandry. To jest jednego okna. Ona jak będzie chciała, to będzie zapierdalała tak sobie szybko. Nie wiem. Nie straszmy zwierzęcia. Japoński turysta. No ja, trzeba tutaj uwieczyć. Tak. Teraz sobie splanuję. Jest puszczona. Ona to jest schronienie po prostu. Dobrze, dobrze. Obuziara. I znowu kolejna schowana salamandra. Boi się wilków. Przyczaiła się. Przyczajka. No ale mi się wydaje, że taki wilk jakby tutaj przebiegał. Gdyby tu salamander żar, mimo ona by się obejrzała. Czy ja się mylę? Nie wiem, czy się mylisz, ale się boi. Proszę nie przeszkadzać salamandru. Hej! Hej. Hej, hej. Hej. Nowy trend. Oto nowy trend mody. Nowe torby. Polecam. O, zakładam i fajna, co? Przyjemna, wygodna. Można pomieścić. Moi drodzy, telewizowie, oglądacze Podróży z Ekspertem. Oto przed nami wyłoniła się postać. Potwora z Loch Ness albo Yeti. Nie, generalnie wyłania się połoniny na szmerku. Smerek, na smerek. Jak to wygląda? Otóż już zaraz będziecie widzieć, a wygląda to tak. O. Smerek. Przyjemnie. Przed nami fiołek alpejski, jeśli dobrze się nie mylę.
widać. Jesteśmy w tym momencie dopiero na przełęczy Orłowicza. Wcześniej to była ściema, to nie była przełęcz Orłowicza. Nie poznaliście się. Sprawdzaliśmy las.